Proszę Państwa, jesteśmy po kolejnych rozmowach dzisiejszego dnia. Dzisiaj dzień, jak zauważyliście, bardzo pracowity, tych rozmów wiele, wiele rozmów, ale rozmowy bardzo ważne, ważne dla polskiego rolnictwa. Tutaj jest sprawa, no, może nie drobniejsza, ale bardziej zakres bardzo ograniczony, bardziej ograniczony dotyczy sprawy KOWR-u, a szczególnie podpisania jednej z umów w jednej ze spółek, jednej z firm produkcyjnych, jednej ze spółek, tak, jednej ze spółek. Ja podjąłem decyzję na tym spotkaniu, że poszerzamy, wznawiamy kontrolę tej umowy zawartej tu w KOWR-ze. Poszerzamy tą kontrolę, skład kontroli o pana wojewodę. Pan wojewoda jest mecenasem, również będzie się przyglądał tej kontroli. Jeżeli będą podstawy, żeby unieważnić tę umowę, będziemy szli w stronę unieważnienia umowy. Jak również kolejna rzecz, którą tu podjęliśmy wspólnie. Proszę Państwa, zapraszam ze mną tutaj. Jesteśmy po rozmowach, zapraszam tutaj. Zapraszam. Również kolejna rzecz, która tutaj zapadła na tym spotkaniu, to to, że zwracam się dzisiaj jeszcze, pan minister napisze pismo, zwracamy się o doraźną kontrolę Najwyższej Izby Kontroli tutaj tej umowy, żebyśmy ją dobrze skontrolowali, żebyśmy byli pewni, czy ta umowa jest zgodnie zawarta z przepisami, czy nie zgodnie. I kolejna rzecz, tutaj protestujący mają zastrzeżenia co do metod przedłużania umów i zarządzenie, które wydał KOWR, to jest zarządzenie 74. Wracamy do zarządzenia 105, to jest zarządzenie wcześniejsze, które rolnicy, dzierżawcy szczególnie, są bardziej przyjazne dla dzierżawców i wracamy z tym dzisiaj również. Taką decyzję podjęliśmy, także myślę, że od jutra będzie ta nowe stare zarządzenie obowiązywać. Drodzy Państwo, ja chcę podziękować wszystkim za te dzisiejsze spotkania, wszystkim protestującym. Były to naprawdę merytoryczne spotkania, mimo że troszkę emocji zawsze jest na tych spotkaniach, bo to jest normalne, bo są protesty, rolnicy walczą o swoje prawa i to jest normalne, że na takich spotkaniach są emocje, ale najważniejsze, że wychodzimy z tych spotkań w miarę możliwości, nazwijmy to kolokwialnie, dogadani, że mamy plan działań ustalony, wspólnie ustalony plan działań, nie narzucany przez kogoś i myślę, że będziemy go wspólnie realizować. Po tej kontroli, o której mówiłem, spotkamy się jeszcze raz z protestującymi i wtedy podejmiemy decyzję wraz z protestującymi, jakie dalsze kroki podejmiemy. Także jeszcze raz wszystkim tym, którzy zorganizowali te dzisiejsze spotkania, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu posłowi Czesławowi Hocowi, który od samego rana jest z nami, który tutaj wspiera rolników w tych protestach. To pokazuje, że wspólnie możemy naprawdę rozstrzygnąć problemy poważne, ale w takiej właśnie atmosferze merytorycznej. Panie ministrze, jak długo zajmą te kontrole? Znaczy, myśmy tu rozmawiali o tygodniu, ale przede wszystkim w tej kwestii ważne jest, żeby ta kontrola była dobrze przeprowadzona, żebyśmy nie podejmowali pochopnych, i to jest też jakby zdanie protestujących, żebyśmy nie podejmowali pochopnych decyzji, tylko żebyśmy byli pewni tego, co robimy. Kontrola NIK-u na pewno nie zajmie tygodnia. Pani mówi, że najwyżej, na pewnie więcej. My mówimy o tej, przede wszystkim tej kontroli z udziałem pana wojewody, który będzie tutaj reprezentował protestujących. Czy to dzisiejsze spotkanie oznacza, że protest tutaj pod KOWR-em zostaje zawieszony? Pani redaktor, proszę pytać o to protestujących. Ja nie mam takiego prawa, żeby w tej kwestii zabierać głos. To jest decyzja protestujących. Czy jeszcze jakieś pytania? To dziękujemy za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy również mediom, bo to jest bardzo ważne, że media są z nami, że relacjonują te spotkania, że możemy mówić o tym w całej Polsce, że walczymy wspólnie o sprawy bardzo ważne dla polskiego rolnictwa, a co to idzie dla Polski. Dziękuję bardzo. Można powiedzieć tak, że my nie rzucamy jajkami, rzucamy argumentami i przepisami. Jesteśmy wykształconymi rolnikami. Myślę, że porządna, merytoryczna dyskusja więcej może działać niż jakieś slogany chwytliwe, ale jak będzie potrzeba, to potrafimy koszty wyprostować i będziemy walczyć.
liczymy na konkretne rozwiązania. Na dzień dzisiejszy na gorąco nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji takiej czy innej. To jest nasza wspólna decyzja, to jest decyzja tych ludzi, którzy tutaj na dzień dzisiejszy protestują. Protestujemy 40 dzień i Solidarnością, i Kółka Rolnicza, i Solidarność, ale my tutaj 40 dzień to protestujemy. To nie jest nasze takie widzimisię, żaden piknik, ani żadne tam błahe sprawy. To są po prostu życie naszych gospodarstw i naszych rodzin. Ja myślę, że... Tak, traktory istotnie odjeżdżają, jeszcze zostają, czekamy na kontrolę, będziemy patrzeć, jak ta kontrola będzie przebiegała. Podejmiemy decyzję, ale to wspólnie, to muszą wszyscy podjąć. Ja myślę, że była to bardzo dobra, merytoryczna dyskusja Związku Rolników Kółek Szczecińskich, Zachodniopomorskich. I jeszcze lepsza, powiedziałbym, decyzja pana ministra i chciałem panu ministrowi serdecznie podziękować. To był wielki etap porozumienia według nas. Jeżeli te decyzje w najbliższych dniach spełnią się, to myślę, że i protestujący podejmą decyzję o swoim zachowaniu. Natomiast bardzo dużo uzgodniono i myślę, że jeżeli pozostałe elementy związane z rynkiem zbóż, z problemem Ukrainy, w ten sposób udało nam przeprowadzić z panem ministrem, to w najbliższych tygodniach możemy mówić o uspokojeniu nastrojów na wsi i wyjścia w pole wreszcie spokojnie. Dziękuję. Jest tak bardzo wszystko fajnie, wszystko załatwiliśmy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom protestu, dziękujemy panu ministrowi, że się dzisiaj pojawił tutaj ze sztabem, dyrektorom KOWR-u. Mieliśmy spotkanie na uniwersytecie w ZUCie. Ustaliliśmy pewne zasady. Przez tydzień spotykamy się już merytorycznie, pewnie w formie online. Opracowujemy to, co nam się uda wypracować, to będziemy na bieżąco państwa. Oczywiście pan minister tutaj będzie informował. Domyślam się, że pewne kwestie będą trwały dłużej i ten. My, podobnie jak tutaj Kółka Rolnicza, nie zawieszamy protestu, zostajemy na wałach. I tak jak tu kolega powiedział, to nie jest takie nasze widzimisię, nie chcemy utrudniać mieszkańcom życia. Zadano nam pytanie, dlaczego właśnie to Szczecin, a choćby dlatego, że tutaj jest wojewoda, czy urząd wojewódzki, który jest jakby ostatnią taką przedłużeniem władzy rządzącej z tego, dlatego dobry jesteśmy partnerem. I jest też oczywiście dobrym partnerem, ale mówię, żeby nie było tak, że słodko i optymistycznie, czeka nas naprawdę ogromny tydzień ogromnych prac, konsultacji i myślę, że to, co się będzie można załatwiać na bieżąco, te drobniejsze postulaty, to tak, natomiast wiemy, że są bardzo grube postulaty, które pewnie będzie trudno nam wypracować samodzielnie, być może potrzeba będzie do tego zarówno pana premiera, jak i również działalność Unii Europejskiej. Ja mam prośbę do mediów, jedną, żeby w sposób precyzyjny dały komunikat. Bo tydzień temu było to odebrane trochę, że rolnicy zawiesili protest. Dziś uzgodniono wiążące zobowiązania dotyczące protestu, dotyczącego gospodarowania zasobami ziemi w związku z protestem kółek rolniczych szczecińskich, żeby nie mieszać tych dwóch spraw. To jest bardzo ważny przekaz dla mediów, żeby się trzymali. Ja tylko chciałem podziękować panu ministrowi. Zabieramy się od jutra, to co Piotrek też powiedział, zabieramy się do pracy. Dziękujemy, że pan przyjechał, znalazł pan czas. Myślę, że będzie to tydzień taki owocnych, mocnej, dobrej pracy. I życzę panu ministrowi wszystkiego dobrego i żeby spełnił nasze postulaty, najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim moim koalicjantom, czyli kółkom rolniczym na czele z panem Walterowiczem Adamem, izbom rolniczym z panem Andrzejem Karbowym, plantatorom buraka cukrowego, związkowi plantatora buraka cukrowego z panem Tomaszem Olechem, no i Solidarności z panem Edwardem Kosmalem i Czesławem Bukowcem. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję.